kropeczek, co nie? Ale zaczynamy zabawy. Ukryj swoje IQ lepiej. A może ukrywać IQ? Nie wiedziałem. Nie wiem, ile tego taska się robi. O nie. Dobra. Witam serdecznie, kolejny odcinek. Zapraszam do lajkowania, subowania, rozbijania Twitcha Fausta Szejbiak. Link w opisie. Gramy sobie w nowego Amonga. Dobra. Mam już... cooldown mi zszedł. Zrobimy tutaj taska. Zrobimy sabotaż. Światła. Dawaj, dawaj, dawaj. No! No co jest? Czemu on nie umarł? No! No nie wierzę, famka! Ale co się kurwa było? Dobra, Kalico, co to widziałeś? Amy albo któryś z białych zabił. Był tam Bamek, był tam Bamek. Bloody na pewno nie, bo stał przy mnie u góry. Tak, Mandy, jakie zadanie teraz robiłeś, tak ciekawości? Ciuchy wkładałem. A, ciuchy ja składałeś? Też. Nie wierzę w Bamek, no, nie mogę. Potwierdzam, że to robił, bo widziałem, Bloody chyba też robił. Ale chciałbym się zastanowić nad tym, że my z Apim byliśmy już praktycznie na schodach, a Karigoda został przy ciele, więc to mógł być równie dobrze Karigoda. Nie, no mi się zastanawiaj dłużej. Mi się jednak bardziej wydaje, że to Bamek niż Karigoda. Chyba, że AB i Karigoda współpraca jakaś robią tutaj, co nie? Nie, no mówię ci, po prostu... Karigoda, mogę mieć do ciebie jedno pytanie potwierdzające twoją wersję. Jakie zadania zrobiłeś tam w okolicy tego, gdzie się zespiliśmy? Czekaj, tak, robiłem na pewno rurę, a teraz przed chwilą tam, co stałeś przy stole, robiłem jakieś fajne zadanie. Czekaj, co to kurwa było? A, ustawiałem na te przedmioty w walizce. Tak, widziałem go, robił to. Narzędzia układam. O narzędzie, no tak. Narzędzia układam. Układam narzędzia. No. Ale przy tym samym stole, co ja stałem? Ty stałeś przy stole do ping-ponga, moi drodzy. To jest Bamek al Baby na 100%. No mówię, że Bamek, kurde, odbiegł praktycznie od ciała. Nie, tak ja byłem najdalej od ciała. No bo odbiegłeś od niego. Chyba że AB jest drugim i Bamek chciał double killa, a AB nie wie. A może double killa chcieli, co nie? Albo AB chciał double killa, Bamek nie ogarnął. Może tak, mogło... to mimo wszystko będą sobie. To nie, mogło tak być w sumie. Pamiętajcie, AB ma mały IQ. No, a on ma mała IQ, faktycznie, no to się z kimś się zgadzało. No kurwa, on ma mała IQ, bo mnie wyjebaliście trzy razy, uspokójcie się. Abi, uspokój się tam już, no. No właśnie, nie nerwuj się. No czasami ludzie mają mniejsze IQ, to nie jest powód, żeby się denerwował z tego powodu. Nie ma się przejmować. No. Abi, mówiłem ci tyle razy. Mam kurna, ja pierdziel, no ten Bamek, czemu on tego nie zrobił? No co ty? O, co się dzieje? No. O co Blaki chodzi? Cały czas te ubrania, ktoś mi przerywa. Wkładam te suszarki i cały czas... No właśnie robisz. Ja mówię, chodź na getu zadania porobić. Nie, dasz mi zrobić to Tricky Towers, kurna, w końcu? Suszarki? No, no Tricky Towers nie jest proste. Czemu Blaki zrobił? No właśnie, po co zrobiłeś w ogóle? No bo przez przypadek pewnie. No, bo zobaczysz, nie biegł. Nie ma getsu. Najbiegł. Ja muszę znaleźć. No nie wytrzymam! No, w sumie zapomniałem, że najbiegł, bo bym zagłosował na niego. Uspokój się, no to nie jestem ja! Ej, on chyba jest, bo się denerwuje, zauważcie, co nie? No, wyrzuciłem tak impostora, o co ci chodzi? Daj mi Tricky Towers zrobić. Dobra, kurde, lecimy. Pierdziele to, wychodzę stąd. Dobra, czekam na windę. Jak gdyby nigdy nic. O! Dobra! Jadę na trzecie, wyjeżdżam! Nie było mnie tutaj. Blaki jest najebany, może sobie, może nie ogarnie. Kamery są. Kamery. Zdążyłem? Karigoda gdzieś umarł i cały czas szukałem jego ciała. Karigoda umarł na pierwszym piętrze.
przy bombie siedział. W samym dole. Czyli Karyjczyk, czyli Mangetsu jest czysty, wychodzi na to. Ja teraz biegłem z Mangetsem na pierwszym piętrze, biegliśmy na dół. Ale biegłeś już wtedy, kiedy Junior był martwy. Ja jestem żywy. nie Junior, fuu, Karigoda. Chciałem powiedzieć Karigoda. No tak, biegłem, no ale ja sporo się widziałem z ludźmi, bo ja jechałem windą, potem spotkałem się z Juniorem i jeszcze z kimś tam był na trzecim piętrze. Potem jeszcze zbiegałem, spotkałem się teraz z Mangetsem na koniec. Dziwne, AB próbuje siebie oczyścić, no, tak jakby AB był winny, co nie? No bo próbuje się na mnie pewnie zrzucić. Raczej to nie jest Bloody, bo ja z nim chodziłem i jak popatrzyłem sobie na listę, to już Karigoda był martwy, a Bloody robił pianino. Dokładnie. I z tym się trzymałem, więc raczej... Znaczy, poczekajcie, żeby była jasność. Mangetsu i Bloody trzymali się całą rundę na początku. Nie, całą rundę. No ale dobra, no widziałem jak na początku wychodzicie tam z tych ubrań i pobiegliście sobie na prawo i na dół, zgadza się? No, tak. No dokładnie, tak było. Ja z Gornim byłem praktycznie całą rundę, w sumie. A kto był na kamerach? Chwilę tam, nie widzieli po sekundę, bo on pobiegł szybciej na Taska, ja potem do niego dobiegłem i razem obiegliśmy. Na kamerach był... Kto? Kto był na kamerach, bo widziałem, że się świeci. Braki był na kamerach. Braki? Ja byłem na kamerach, no. Ja patrzę. Czyli zostaje AB albo Mandy. Mandy widziałem, że podejrzane ruchy miał. I teraz tak nie mamy 100% pewności, co nie? Tak, to nie jak było podejrzanego. Ale ja się w ogóle z Blackim jakby wymijaliśmy się w rundzie, kiedy on chodził na parterze. AB. Może być. Kurwa, no i znowu nie zdążyłem zagłosować, to 300... No, skuj. O! Ja się zacząłem denerwować. Nie zdążyłem zagłosować. No, spokojnie, AB, nie denerwuj się. Dobra, wszyscy widzę razem. Jeżdżam. No nie, no sam tego nie ugrał, nie ma szans. Zobaczymy ile jeszcze uda mi się wyjąć z tego. Obstawiam, że dużo nie zrobię. Nie wiem nawet gdzie tu są kamery, żeby do nich pójść. Kurde, niedobrze. Dobra, zróbmy sabotaż. Zróbmy tu jakąś bombkę. Dobra. Trzeba kogoś walnąć. O. Ogarnęli. Kurde, Mandy'ego nie chcę zabijać, bo jednak Mandy to jest kurde moja taka karta przetargowa, że on też może być impo. Chodź plaki. Dobra. Podamy stąd. Plantujmy sobie trochę bombkę. I zróbmy sabotaż. O nie! Naprawdę na to też wpływa sabotaż? O nie, no tak! A jestem głupi, no to jest oczywiste, że winda nie działa przez sabotaż. Przejdźmy sobie do tego, do węgla. Barter. Widziałeś. Nic nie widziałeś? Wracaj tu! Wracaj tu, gnoju! Nie! Co to miało być, AB? Jeszcze mnie goniłeś, żeby mnie zabić, tak? Gonił Mangetsu, nie wiem. Słuchajcie, AB wyłaził tam z kącika, gdzie jest vent i jak mnie zauważył, to biegł ze mną do samego kurczę tego dzwoneczka. No akurat widziałem dzwoneczka. To, jak no, wszyscy to widzieli, jak AB biegł za Mangetsem. Dla mnie jest mega czas. Ja faktycznie to Bloody widziałem, bo wchodziłem wtedy na górę na schody. No, ale kto tego nie widział, zadajmy sobie pytanie, co nie? A ty na przykład. No, ja też to widziałem. Kto naprawił światło? Kto naprawił światło? Dwie osoby tam były. Ja no, Gorni naprawił światło. Ale to dwa razy. Czy to nie było dwa razy wyłączone? Czy ja dwa razy naprawiłem. Ale to ostatnie. Dwa razy Gorni naprawił, no ja tak? Z Gornim tam stałem. Dobra, to jest to mamy dwie osoby na pewno clear, bo wiem, gdzie było ciało, bo akurat stałem obok ciała. Oho. Więc Gorni... Yeah. Mangetsu jest czysty, bo go sprawdziłem. AB jest bardzo podejrzany. No mówię, to jest AB, no nie ma co się kłócić. No ja musimy AB'ego wyrzucić. No nie, no co wy! Nigdy w życiu, no. Od pierwszej rundy było wiadomo. Od pierwszej rundy się bulwersował. To będzie, bo wiedzie jest ciało.
No tak, bo ja sprawdziłem też Mangetsa i 0 kill miał. I 300 coś kropów. No nie dałeś. A może to Mandy w sumie, zobaczmy. Bamek, zjebałeś tym ja double killem. Ale wiesz co zrobiłem? No. Ja nie wciskałem Q, tylko wcisnąłem i odbiegłem. Ja pierdzielę. Ja próbuję robić double killa, tymczasem co robi Bamek? Kurde, odbiega sobie na run. Bo wcisnąłem Q i pobiegłem, nie? I tak myślałem, jest, że to Banek. Ej, ciekawe czy IQ nam wzrośnie, zaraz zobaczymy. Jeszcze Hamsko mnie tak jakby zabił, spadło, nie? Mi to spadło. Ale czemu masz już 1000? IQ urosło. No i IQ... Padło 3, no to za głupie IQ. No nie, źle, nareszcie IQ nam trochę urosło, bo ja głupi strasznie jestem. Bladi, ale wiesz, że w tej grze możesz sobie kupić IQ, prawda? Tak! Gdzie jest? Dawaj, kupię moje pieniądze! Ej, taka rada dla impostorów na przyszłość, nie? Jak killujecie, to trzymajcie to Q do końca, bo się odjebie taka lipa jak teraz. No. Q do końca? No, żeby ci całe poszło, a nie żeby ktoś zabrał. Dobra, jestem. Kto był? Ej, co? No ty przecież byłeś, Karigoda, o co ci chodzi? Ale o co ci chyba nie kumam. No jak, no pokazało Karigoda, że ty jesteś. Nie, byłem ja z bankiem. No kurde, musisz psuć. Dobra, informacja jeszcze. Ustawcie, żeby były... Czyli double kill nie wyszedł po prostu. A double kill nie wyszedł, to... Jeśli to zróbcie może, że wołty będą ukryte tak jak ten. Jeżeli jest... Tak, dobrze, no. Już patrzę. Roll reveal. Dobra, zaczynamy. No ja jestem na czarny ekran. O nie, znowu naprawdę mam zaczynać od tego taska. Ale to jest tragiczne. Dobra. No czemu to się nie utrzymało? No przecież było na miejscu. No przecież jest dobrze, trzyma się, o chuj ci chodzi, gro. Nie wytrzymam. Dobra. Mogę po prostu. Dobra, bierzemy sobie to. Co tu trzeba zrobić? 303. Tutaj, klucz. S. Nie mogę, jak po prostu próbuję robić i kurde, trzyma się, ale jednak gra spierdza inaczej. Siema guzik, co tam u ciebie? Mam nadzieję, że mnie zabijesz, prawda? A idę na drugie. Nie chcę z tobą jechać na trzecie. Dobra. Wszyscy są tutaj praktycznie? No, trochę jest osób na trzecim piętrze. Okej, okay, muszę tutaj naprawić rurki. Uwa, naprawione. Oho, oho, ten Bloody nie wygląda wcale jakby chciał dobrze. Trochę się cykam tego Bladiego. Jeszcze jakiś Nagetsu. Susetsu. Dobra, naprawmy. Naprawione. Dobra, robimy sobie mikrofalówkę, niech się robi. A mikrofalówka też się działa, jak jest prąd wyłączony. Wtedy jest dłuższy ten, dłuższe czekanie jest. Dobra, wchodzimy tutaj. Uuu, ślady! Ale chyba to nie ma znaczenia w tym przypadku. W sensie chyba mi nie pokazało, kto jest impostorem. Jestem zwykłym gestem, więc raczej nie. Dobra, robimy sobie taski. Trochę mi się nie podoba ta sytuacja. Bloody Karigoda. Karigoda. O, nie żyje guzik. Pepog. Ja tam widziałem skok do Venta? Chyba nie. Nie widziałem chyba skoku do Venta. Dobra, tutaj bierzemy sobie kluczyk. Tyk. Kluczyk zrobiony. O, ciało guzika. Znalazłem ciało guzika! On już długo tam leży, on już bardzo. O, wiem, że gdzie, leży. Gdzie ty ciało znalazłeś? Na trzecim piętrze, tam w tym. Chyba w roomie 303 to jest? Tam przy zapeczce. Chyba na trzecim piętrze Karigodę. Nie, Karigodę. Nie, to jest, to ciało ma z minutę ponad. Tak? No tak, ono jest długo. Ja szukałem osoby. I dawno ktoś zamordował. To się bardzo krył ewidentnie. Co nie? Ogólnie to kiedy padł ten kill, chyba Karigoda i Bloody byli na piętrze drugim. Jeśli się nie no nie wiem, ja byłem chwilę na kamerach dość sporo i po prostu widziałem, że oni tam ale wszyscy łazili, to chyba było drugim? Najwyższe piętro, a nie no, najwyższe. Wiem, które piętro jest które, nie? A, no, dobrze, ale dobra, to działo jest bardzo długie, bardzo. Daj mi tam dobiegł, chwilę, razy to potwierdzą. Tam, no ja dobiegłem. Ogólnie Karigoda tak się trochę podejrzanie zachowywał, ale chyba jest gituwa.
Nie no, Karigoda jest chyba git, Abi. Robi przez tobą te walizki, zapomniałeś już? No właśnie. No. Nie wiem, ja się triggerowałem na to, bo no, stanęło, ale jednak cofnęło. Robił te walizki z tobą, no to jak to? Jak bym mógł przewalać walizki? No, Tricky Towers robił. No to jak to inaczej sobie widzisz? No. Nie ja wiem, Baros w ogóle nie widziałem. Ja nie mam podejrzeń, bo stałem do ostatniej sekundy. Ja będę skipnął, bo tu trochę nie wiemy, co się stało, tak? No nie, to ciało... No. Dawno temu było to ciało. Nie, tak. Są takie podejrzenia z tyłka, ale dla mnie trochę junior timing taskowy. A może... Co nie tak z moim timingiem? Guzik, no, mogę co? W sumie. Ale to tylko takie lekkie podejrzenie. O, jednak nie ma ukrytych voltów. Nie, nie się. Blaki poka... Blaki jest inwestorem, skadarze! Tak to jest właśnie, kurczę. Ja wiem więcej niż wy. Okej, okay, zróbmy sobie tu. Urki. Dobra, mamy to. Tergiuda. Tak, to jest room 303, dobrze mówiłem. Okej, okay, musimy ogarnąć buty. Negituwa, za pierwszym razem. Łatwo z tymi butami. Nie takie buty się robiło. Dobra, cztery osoby są na trzecim piętrze, trzy osoby są na dolnym piętrze. Kto tutaj wbiegał? Muszę zobaczyć. O, Mangetsu i Mandy, dobrze. Mangetsu i Mandy. Tutaj bla... Uuuu, Bladeuszu, coś mi się nie podoba twoje zachowanie. O, nie, 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 nie. Co tak biegnie za mną, Blady? Uspokój się, człowieku! No bo spotkałem ciebie, no to biegnie, żeby sam ja mnie chodzić. Ja biegam z trzeciego piętra, kurna, widzę jak Blady no, no biegnie do góry, nagle cofnął tak się za mną, przez chwilę poszedł jednak do góry i stwierdził, że tak będzie biegł za mną. No ja bo zobaczyłem, że jesteś, no to mówię, dobra, to będę chodził za Abim, bo on jest zaufany. Tak. No, no. Denerwuje, to pewnie on. No, nie, pewnie no. Tak, ja też bym wygłosował Abiego. Nie, no nie mogę, nie wytrzymam. Myślicie, że to jest AB? No, nie, no dobra, dobra, spokojnie. Nie, no spokojnie, uspokojcie się. Ale AB też, a czy Blady nie, no, Blady też jest raczej czysty? Blady się podejrzanie no. Po prostu zachował, ja nie mówię, że to on, ale... No, AB, błagam cię, nikogo nie zabiłem, przecież jak ja bym był impostorem, to już byście wszyscy byli martwi. No, no, wmawiaj tak sobie. Mówię ci, AB, jak biegasz z Karigodą, to na nie robisz alibi dzwon, sobie po prostu. Naciskam dzwon, bo mnie gonisz, kurna! Chodzę z tobą, a nie z tobą. Chodzisz ze mną, no! Ja bym to nazwał, kurna, bieganiem za mną bardziej nie, niż... Nie, chodzę z tobą, byczku, no. Bo o, chciałem no. Po prostu, żebyśmy się razem obraniali, co nie? Ja obraniali no, a ty jak zwykle panikujesz i ten. No, o, panikujesz. Możesz tak panikować, AB, musisz być bardziej, wiesz, taki posłuchajcie. Bardziej, wiesz. Musisz się kryć bardziej, AB. Nie no, nie mogę, Mangetsu. Czemu na mnie? Nie, Gorni na mnie zagłosował. Gorni, nic dziwnego. Na mnie cały czas Blacki puszuje, nie mam pojęcia no, czemu. Nie, wiadomo, nie no, ale Blacki trzymaj się z daleka ode mnie, nie chcecie. On powiedział, jakby o czymś wiedział, no to raczej... właśnie, że wie więcej. Dobra, cisza, runda. Parter. Okay. Może pierwszy raz skończę wszystkie taski. Ale mamy jeszcze. A to tutaj. A to mogę przejść tędy. Super, musimy myć naczynia albo detkać rury. Rurstein. I tu mamy to. No i git. Teraz tutaj idziemy. Czekamy sobie, mamy jedzenie zrobione w mikrofalówce i mamy jeszcze jednego taska tutaj. Damy tutaj do zrobienia. A muszę poukładać chyba te klucze. 404A tutaj 303B. Co? 303B? 303. Jest 303. O kurde, tutaj. Ja pierdzielę. IT. Tutaj. Dobra, gituwa. Myślałem, że to będzie obok tych. O! Bombka. To się chyba ewidentnie leci z nami w bombę. To jest na trzecim piętrze, więc trzeba pojechać. Gdzie jest ta winda, kiedy jest potrzebna? Co jest? Który to zrobił? No to go zabił. O, albo Gorni, albo Mangetsu. Któryś z nich. Kurna. Tylko który? Dobra, więc tak. Gorni jest 100% mordercą. Dobra, to Gorni musiał dlaczego? Być. Dlaczego? Dlaczego? Ja pierwsze, obstawiam fail double killa. O, w sumie. Po pierwsze, też możliwe. Mordercą dlatego, że się zatrzymał
po czym ruszył, jak się włączyły bomby. Czyli po prostu klikał bomby, to raz, a dwa sprawdziłem go i ma jednego mordercę na sumieniu. Oho. Tylko nie zabiłem. Teraz zabił Blackiego. Ruszyłem się. To był Blacki czy Blady? Ktoś powiedział, że to mógł być sfajlowany double kill. To mógł być. Ja byłem Mangetsu, ja, byli Gorni AB, był. AB i Karigoda był tam? Nie. Ja uciekłem. Nie, Mangetsu, Gorni, ja. To tyle byliśmy, w trójkę byliśmy. Czyli... Na 100% jednym jest Gorni. Czyli jeżeli Mangetsu jest investigatorem, to spoilowałeś double killa AB? Nie, no zgłosiłem to ciało, no nie zgłaszałbym. Mangetsu zgłosił. A, jak to Mangetsu zgłosił? Ja zgłosiłem, no. No, czyli... Przecież kliknąłem tego. No nie wiem, no po prostu najwyraźniej był szybciej o pół sekundy. No, ale nie wydaje... Mnie tak zdziwiło, bo to ciało tak pojechało w dół. Zastanawiałem się, czy z windy ono się jakoś nie zbugowało nawet. No nie. To po prostu Gorni zabił. Nie wiem czemu. Jeśli ty to zgłosiłeś... No, pewnie spejlowałeś. Nie. Ja pierdzielę, spejlowałem. Tak zasugerował, no to czemu mamy w to nie wierzyć, no? No to ale ja myślałem, że to Mangetsu, bo ja myślałem, że nacisnąłem ten przycisk. Też jest? Czemu on pojechał na drugi? Na trzecie jazda! To się rozbroił. Ja wszystkie taski skończyłem, więc... Nie wiem, gdzie tu są kamery. Nie wiem, w którym miejscu są kamery. Pójdźmy sobie schodami. Kurczę. Na dworze? Gdzie tu jest dwór? Cztery osoby są tutaj, dwie osoby są na dole. Okej, ktoś wyłączył tego. Dobra, wszyscy jeszcze żyją poza. Ale ja muszę zrobić ze dwóch na takie pół godzinki, 20 minut. No nie jest źle. Ja na razie live. To weź to, pingnij może w Likusie. No jak za pół godzinki będziecie grali czy coś, to ja będę... To jest pralnia. To pingnij ten, do Wikusi napisz, żeby wbijała. Gdzie tu są kamery? Tutaj są kamery? Nie, to nie są kamery. Tu jest kamerownia. Dobra, ja będę patrzył, co tutaj się dzieje, żeby na pewno nikt tutaj gdzie nie zabił. No i wszystkie taski skończyłem, więc mogę tutaj siedzieć. Tylko żeby inni kończyli taski. Mangetsu, Bamek, okej. No dobra. Parigoda na drugim piętrze. Mangetsu cały czas tutaj dobiega, kurczę, tak mało legit. Na pierwszym piętrze jest również Junior, na kamerze stoi. Mangetsu tam po sobie pobiegł. W stronę góry. Aha, ktoś włączył światło. Idziemy do światła, niech Bamek tutaj zostanie. Żeby widział wszelki. Okej, Karigoda Mangetsu. Dobrze. Junior. Bamek dalej stoi na tych kamerach. Dobra, ja bym zobaczył, czy przypadkiem ktoś już nie zdążył umrzeć. Pojechałbym na pierwsze piętro. Tyk, jeden. A nie, to jest pierwsze piętro. Dwa. No tak. O nie, naprawdę? Tutaj. Tomek dalej żyje na szczęście. Dobra, jedziemy na drugie piętro. Okej. Na Ragari Golda! Dobra, trzeba zobaczyć tego. Wszyscy żyją. Nie, ktoś umarł. Kto umarł? Ja chciałbym... Nie, nie, nie wiem, a nikt nie umarł. Ale jakby ja zauważyłem coś takiego, że za każdym razem jak światełka mają gasnąć, to też gaśnie kamera najpierw, a na kamerze tylko Bamek siedzi. O, w sumie? I dla mnie to jest bardzo dziwne. A tak było? Dwa razy światło zgasło i dwa razy kamera też zgasła, zanim światło zgasło. O! Po co miałbym stać cały czas na kamerach i gasić światło? Zadajcie sobie to pytanie. No, może żeby po prostu żeby przejść widzieć, i zabić kto jest go. Na kamerach? Druga sprawa jest taka, że jak stoisz na tych kamerach, no to widzisz, żaden kill nie leci, tylko jest wyłączone no to światło. To czemu stoisz tam cały czas w jednym miejscu, bo na ciebie patrzyłem ze ściany i... A czemu na mnie patrzyłeś ze ściany, no? Bo dla mnie to... Znaczy, powiem tak, ja tam stałem, znaczy, no akurat wszyscy powoli, tak, co chwilę ktoś wchodził na te kamery, żeby zobaczyć, czy dalej tam stoisz, więc jakby no, to nie jest nic dokładnie, podejrzane, ja sprawdzałem, nie, no, ja tam, czy ktoś ja cię nie zabił. Patrzyłem za rogu, zobaczyć, czy po prostu nikt tam nie będzie chciał się zabić, bo tam czwórkę staliście w jednym miejscu w jednym momencie, więc kurczę, wolałem jednak patrzeć i zgłosić na wszelki wypadek szybko.
Jeden task został ogólnie. Dobra. W następnej rundzie powiem tylko, że na 100% to jest Bamek albo Junior, ale jeszcze nie wiem kto. No to ja Bamka tak. Wydaje mi się, że Bamek. Głosujemy na niego? Będziemy mieli pewność, że jednego impostora wywaliliśmy, a i tak został jeden task. Jeden task. Zróbmy jednego taska. Skip nie no, ale jest szóstka. Jeśli rzeczywiście byłoby dwóch, no to moglibyśmy to przegrać. Na wszelki wypadek jedną osobę bym wywalił. Dobrze godasz, dobrze godasz. Bamek i Mandy. A to i tak jeden task. O! Dobra. Ja już nie mam. No dobra, ale jeden dalej został. Jest sporo. Możliwe, że dobrze zrobiliśmy, bo możliwe, że Bamek rzeczywiście był jednym z dwóch, którzy jeszcze żyli. Idę pod kamery. Aha, ktoś bombkę postawił. Ale wystarczy, że jeden task zostanie skończony i S. Niebieski, żółty, taki i taki. Ciekawe, co by się stało, gdybym źle to zrobił. Wybuchłbym? Umarłbym? Pepok? Nie wiem dokładnie. O, w kuchni. Dobra, idę ją rozbroić. Tyk. No ktoś zrobi kurna tego ostatniego taska? Zielony, niebieski, żółty, fioletowy. Tu. Najłatwo! To był Junior? Powiem wam, że długo wam szły jeszcze ten ostatni task. Tak, no właśnie, to nie był wam. Cały czas byliście z nami we dwie, trzy osoby. Darnie Junior. Ale Windzie mógłbyś mnie zabić teraz. No ale zabiłbym cię teraz w Windzie, Karigoda był na górze. Jakby poszedł w lewo zamiast w prawo, no to bym miał przypał, nie? No to mogłeś odesłać Windy. A ten, czyli zapomniałem, że Gorni rzeczywiście był pewniaczkiem. W sumie mógłbyś odesłać Windę i biec na dół, no. A zrobiłem questa jakiegoś. Niech to był w końcu, Gorni, a Gorni ja Junior. A, dobra. To bym Karigodę spotkał na schodach, ja i widziałby, że... Ja uciekałem cały czas, bo już wiedziałem, kto jest. Wiku się ja nie chciałem cię zabić w sumie. Dobra, to ja też takie dwie minutki za dwójkę.